Dobra, dobra. Idziemy. Poszła kamera. Dobra, to był klaps. Ale już? No. A mogę coś zrobić? Poprawić? Cześć, siema, jesteśmy przed Voodoo Club w Warszawie na charytatywnym koncercie dla zwierząt, a z nami jest organizatorka i współtwórca tej akcji, Ania Bargiel. Przepraszam, ale twórca. Twórca, jedyny, tak. Twórca. Anio, jedyny, a jedyny? Czy ktoś ci pomaga, Aniu, z tym? Nie, nikt mi nie pomaga. Wszystko robię sama. No raczej tak, to był mój pomysł od początku i raczej staram się nie wprowadzać innych osób do organizacji. Znaczy, przepraszam, pierwszą edycję prowadziłam, robiłam z kumplem, ale stwierdziłam, że jednak za mało ufam ludziom, żeby dalej to ciągnąć i wolę robić sama. A powiedz, jak to się w ogóle zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na tą akcję o pomocy dla zwierząt? Tak naprawdę to pierwsza edycja miała być tylko taką bardziej wypasioną imprezą urodzinową w klubie Voodoo z muzyką na żywo. Zaprosiłam zaprzyjaźniony zespół, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że to jednak za mało. Że kolejna impreza, na której wszyscy się upiją i nikt nic nie będzie pamiętał, co z tego, co było, co się działo, to jednak jest za mało. A zawsze jednak potrzebowałam w życiu czegoś więcej. Zawsze kochałam zwierzaki. Zawsze lubiłam muzykę metalową, ewentualnie rockową. Więc jakoś samo tak po prostu pyknęło. Taka żaróweczka, nie? Się zaświeciła. Zrobię imprezę charytatywną. Będzie zbiórka dla zwierzaczków. No i, a że jestem kociarą, no to pierwsza edycja była dla kotów, dla Fundacji Jokot. Było, no, pierwsze koty za płoty, tak? Oh,
23 teraz jest edycja, tak? Teraz jest edycja. Czyli co 23 lata? Nie, bo to. Bo na pewno nie 20. 23 lata? Dwa razy w roku chyba, jak kojarzę, robisz, nie? Nie, nie. Do zeszłego roku robiłam 5 razy w roku. A, 5? Tak, 4-5 razy w roku. W tym roku był maj i teraz jest druga edycja, ale w międzyczasie były targi, robiłam w koneserze targi. No i trzecia edycja będzie w grudniu, 23 grudnia. Też w ogóle. Pierwsza edycja była dla kotów, mówisz, tak? Dla kotów. A teraz? Teraz jest dla koni i osiołków, dla Fundacji Razem dla Zwierząt, która ratuje właśnie konie i osiołki przed rzeźnią, więc tak. Cała suma ze sprzedaży, tak, biletów, tak, i wszystkiego idzie? Tak, cała suma z biletów, z bramki i z bazarku, na którym będą sprzedawane różne fanty, zasili właśnie konto Fundacji Konikowej. A ty masz jakieś zwierzęta w domu? Mówisz, wspominać, że jesteś kociarą, więc... Jestem, ale no niestety wynajmuję stancję i tak no nie bardzo mogę trzymać zwierzaki. Ciężko jest. Ale to rekompensuję sobie właśnie, robiąc dla tych zwierzaczków koncerty. Bardzo żałuję, naprawdę, bo chciałabym, więc no ale... Przed wszystkie edycje, jakie zespoły udało ci się zaprosić takich znanych artystów? Bo wiem, że w tamtym roku był Tomek Lipo-Lipnicki. Tak, był w zeszłym roku... Nie w zeszłym roku, to w tym, w tym roku, w tym maju. Roku. Tak ten czas leci. To już było 6-lecie metalowych zwierzaków, tak? I gwiazdą koncertu był Tomasz Lipo-Lipnicki ze swoim solowym projektem akustycznym. Było super, naprawdę to było spełnienie moich marzeń, bo zawsze chciałam, żeby Tomek wystąpił na metalowych zwierzakach. Poza tym z takich bardziej znanych to... Nie no, raczej skupiam się na, powiedzmy, bardziej niszowych, klimatycznych, fajnych, młodych zespołach. Lubię wspierać młode zespoły. Uważam, że polska scena to jest naprawdę wow. Studnia do dnia, mam nadzieję. Dla zwierzaków, dla metalowych zwierzaków, bo ciągle szukam nowych zespołów. Rozglądam się. No więc tak to wygląda. Znaczy, żeby jednak, no wiadomo jak jest, żeby zaprosić większą, bardziej rozpoznawalną Znaną. Gwiazdę, to są niestety potrzebne pieniądze. Których niestety, no... Ale dużo artystów gra za darmo na koncertach. No, nie myślałeś, żeby niestety, kogoś zaprosić? Niestety nie. Wyskoczyć do kogoś niestety, z takim zapytaniem? Z mojego dotychczasowego doświadczenia to nie, gwiazdy nie grają za darmo na moim życiu charytatywnym. Na pewno nie na mojej. Tyle powiem w tym temacie, bo nie chcę... Teraz możecie zobaczyć piękne koszulki z tej edycji. Tak, tak, tak. Been spinning like a top.
Aniu, kto projektował w ogóle te koszulki? Maciej Kamuda, bardzo świetny artysta. Tak. On je zrobił, polecam, jakby ktoś szukał człowieka. Gdzie będzie można te koszulki kupić? Na koncercie? Dzisiaj podczas koncertu. Aha. Mam nadzieję, że sprzedadzą się wszystkie. A jak nie, no to następna edycja koszulki. A po koncercie gdzie będzie można je kupić? Przez stronę internetową? Po koncercie nie, tylko na żywo podczas koncertu. A, na żywo. Są dostępne. Myślałem, że będzie można sobie wejść, kliknąć i kupić taką no, koszulkę. Niestety nie. Aniu, masz jakiś pomysł już na następną edycję? Co będzie? Czy... Tak? 23 grudnia w klubie Budu. Tak, 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią. Tak, to jest celowa data. I nie powiem jeszcze nazw zespołów, bo jeszcze tak naprawdę kompletuję, ale skupiam się na klimatach black metalowych. No i to będzie ciężko. 23 grudnia, tak. I blacki będą, tak. O to zapraszamy wszystkich. O tej dacie i w takiej muzyce. W zeszłym roku właśnie robiłam właśnie tego typu edycję. I wyszło super, naprawdę. Aż i klub się zdziwił, ja się zdziwiłam, że była taka fajna frekwencja i klimat był czadowy. Polecam. Zachęcam do przychodzenia. Na zapraszamy, 23 grudnia, akurat przed świętami. Tak, no to chrześcijańskim, katolickim. Słuchajcie, dzięki bardzo, dzięki Aniu za spotkanie, za mile spędzony czas. Zapraszamy oczywiście do wspierania zwierząt, metalowe zwierzaki. 23 edycja, zajebiste koszulki, kupujcie. Wspierajcie akcję, pomagajcie zwierzakom i do zobaczenia. Tak, następnym. Mogę jeszcze dodać? No pewnie, proszę Cię. Jeżeli ktoś nie może dzisiaj przyjść na Metalowe Zwierzaki, a chciałby jakoś wspomóc fundację, to w wydarzeniu albo na stronie Metalowych Zwierzaków, albo niech znajdzie w internecie po prostu Fundacja Razem dla Zwierząt i może w ten sposób pomóc wpłacić pieniążki na fundację, albo chociaż udostępnić jakąś zbiórkę, cokolwiek. Także zachęcam do pomagania zwierzakom. Jeżeli wolicie ludzi, to ludziom, dzieciom. Ja wolę zwierzakom. Także zachęcam. Dzięki, Aniu, bardzo. Dziękuję. Słychać.